W Lwowskim Parku Kilińskim, czyli dzisiejszym Parku Stryjskim, doszło niegdyś do makabrycznej zbrodni. W lutym 1934 roku znaleziono tam rozczłonkowane i porozrzucane ciało kobiety. Mordercą okazał się niejaki Hieronim Cybulski, niepozorny właściciel kiosku z gazetami przy parku. Dlaczego kioskarz zabił swoją ofiarę? W jaki sposób udało się trafić na trop mordercy? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię Hieronima Cybulskiego, lwowskiego mordercy, którego zbrodnia okazała się być niedoskonałą. Hieronim Cybulski był 44-letnim inwalidą wojennym. Walczył w czasach wojny polsko-bolszewickiej, który za swoje zasługi otrzymał od państwa kiosk z gazetami. Niestety Cybulski nie wiódł szczęśliwego życia rodzinnego. Przez swoje traumatyczne doświadczenia na froncie awanturował się z żoną, która w końcu opuściła go razem z ich 9-letnim synkiem. Cybulski wpadł w alkoholizm i często szukał pocieszenia w rękach prostytutek. Zabierał je zazwyczaj do swojego kiosku, znajdującego się przy Parku Kilińskim. Właśnie w tym miejscu w nocy z 3 na 4 lutego 1934 roku rozegrał się dramat. Hieronim zamordował Emilię, prostytutkę, która towarzyszyła mu wówczas w kiosku. By zbrodnia nie wyszła na jaw, Cybulski dzień później rozczłonkował jej ciało i ukrył w różnych częściach miasta, mając nadzieję, że nikt nigdy się o tym nie dowie. Pomimo nadziei mężczyzny, śledczy z czasem doszli do tego, kim był morderca. Hieronim Cybulski został oskarżony o zabójstwo, zatrucie, a następnie pozbawienie życia Emilii. Okazało się, że zatuszować ślady pomagał mu kolega, Mikołaj Kołodziej, który w zamian za milczenie otrzymał od Hieronima płaszcz oraz papierosy nieżyjącej kobiety. Mężczyźni ukryli ciało w Parku Kilińskim oraz w wielu innych częściach Lwowa. Długo spekulowano, co takiego mogło wydarzyć się w życiu Hieronima, że dopuścił się tak okrutnego czynu. Czy służba wojskowa zmieniła jego psychikę? Czy może wieczne awantury z żoną i problemy z alkoholizmem? A może jedno i drugie? Niektórzy uważają, że do morderstwa przyczyniła się kiła, którą zaraził się od jednej z prostytutek. Czy to choroba doprowadziła kioskarza do szaleństwa? Spróbujmy przyjrzeć się tej historii z bliska. Cofnijmy się zatem do dnia, w którym Cybulski dokonał zbrodni. Była to zimna lutowa noc. Hieronim Cybulski, jak miewał w zwyczaju, zaprosił do siebie jedną z prostytutek. Tym razem była to Emilia Szefówna. Mężczyzna tego dnia chciał napić się z nią wódki, co zresztą również należało do rytuałów wojennego weterana. Tym razem jednak Hieronim, zanim podał kobiecie szklankę z wódką, zaprawił jej trunek śmiertelną dawką cyjanku. Emilia zmarła na miejscu. Cybulski, będąc w alkoholowym transie, zaczął zastanawiać się, w jaki sposób pozbyć się ciała. Po parku ciągle kręcili się ludzie, więc nie było mowy o wyniesieniu go z kiosku. Właśnie wtedy kioskarz wymyślił, że najlepszym sposobem będzie poćwiartowanie ciała kobiety, co też uczynił tym samym nożem, którym później kroił sobie kromki chleba. A przynajmniej tak opisywała morderstwo ówczesna prasa. Hieronim w dalszym ciągu nie wiedział jednak, w jaki sposób potajemnie pozbyć się fragmentów ciała kobiety. Poprosił więc swojego kolegę, kamieniarza, Mikołaja Kołodzieja, by pomógł mu w ukryciu zwłok prostytutki. Co Cybulski powiedział znajomemu, żeby ten nie podejrzewał go o morderstwo? Otóż, że chce pozbyć się z kiosku koniny, która się zepsuła i odstrasza klientów. Kołodziej
uwierzył słowom kolegi i pomógł mu po zmroku pozbyć się ciała. Za dobrze wykonaną robotę otrzymał od Cybulskiego papierosy i płaszcz martwej kobiety. Jako że mężczyźni przed zatuszowaniem zbrodni upoili się alkoholem, nie udało im się starannie wszystkiego ukryć. Bardzo szybko natrafiono na zwłoki w Parku Kilińskim, a także w kilku innych miejscach Lwowa. Natychmiast poinformowano o tym miejscowych mundurowych, którzy w ten sam dzień rozpoczęli śledztwo. Dziennikarze ówczesnej Gazety Lwowskiej napisali, że część Parku Kilińskiego została odgrodzona, by nie schodzili się tam ludzie. Wieść o makabrycznej zbrodni prędko biegła bowiem całą okolicę. Śledczy bali się, że mieszkańcy Lwowa niechcący zatrą ślady, które mogłyby doprowadzić ich do mordercy. Z początku ciężko było stwierdzić, do kogo należały części ciała. Do mężczyzny czy kobiety? Jednak w ciągu kilkudziesięciu godzin udało się ich znaleźć aż 35. Tak, dobrze słyszycie, 35 fragmentów rozczłonkowanego ciała. W końcu stwierdzono, że ofiarą była około 30-letnia kobieta. Na jednej ze znalezionych części ciała zauważono kawałek opakowania po papierosach. Śledczy zaczęli zastanawiać się, kto mógłby mieć dostęp do właśnie takich pudełek. Wszystko wskazywało na sprzedawcę, który handluje wyrobami tytoniowymi. Niedługo potem na policję zgłosili się nabywcy płaszcza, który zdążył sprzedać kołodziej. Nowi właściciele ubrania zauważyli na płaszczu plamy krwi, co bardzo ich zaniepokoiło. Policja tym sposobem trafiła na Mikołaja Kołodzieja. Od Mikołaja dostała się zaś do głównego bohatera, Hieronima Cybulskiego. Gdy policja wkroczyła do kiosku, od razu rzucił im się w oczy ogromny bałagan. Podłoga była zalana krwią. Po kątach leżały zaś rozrzucone ubrania damskie i odcięte palce rąk. Pod ladą znajdowało się wielkie wiadro z wodą, w którym leżały kolejne części ciała. W Gazecie Lwowskiej można było przeczytać, iż na stoliku znajdowały się też potencjalne narzędzia zbrodni. Siekiera, nóż oraz piła ręczna. Hieronim Cybulski oczywiście próbował się bronić, krzycząc, że nic nie zrobi. Policja wyprowadziła go z kiosku, zakutego w kajdanki. Gdy wyprowadzono mężczyznę, w torbie pod krzesłem udało się zlokalizować truciznę, którą kioskarz otruł ofiarę. Przejdźmy teraz do procesu. Kioskarz cały czas zmieniał wersję wydarzeń. Raz mówił, że 3 lutego faktycznie spotkał się z prostytutką. Porozmawiał z nią, pospacerował po mieście, a później zaprosił do kiosku. Tam we dwoje jedli zakąski i popijali wódkę. Później Emilia ponoć zabiła się na jego oczach, zażywając śmiertelną truciznę. Gdy zmarła, Hieronim nie wiedział, co robić, bojąc się, że może zostać posądzony o popełnienie morderstwa, rozczłonkował ciało prostytutki i schował w różnych częściach miasta. Później zmienił historię. Mówił, że celowo otruł kobietę, by sprawdzić, czy cyjanek faktycznie działa. Oczywiście nie była to ostateczna wersja kioskarza. Cybulski twierdził bowiem później, że udusił Emilię w pijackim transie, a później zabrał się za ukrycie jej ciała. Proces krwawego kioskarza rozpoczął się 27 lutego 1934 roku i trwał zaledwie 2 dni. Sala sądowa podczas procesu zamieniła się w salę teatralną. Wszyscy byli zaintrygowani makabrycznym wydarzeniem i chcieli na własne oczy zobaczyć, jak skończy się sprawa kioskarza. Pierwszego dnia procesu na sali brakowało wolnych miejsc. Na jaw wyszły wszystkie tajemnice Cybulskiego. Służba w wojsku,
awantury domowe, alkoholizm, zarażenie się kiłą i uzależnienie od stosunków. W drugi dzień na sali sądowej mogli przebywać już wyłącznie przedstawiciele prasy. Przed ostatecznym wyrokiem Cybulski ponoć padł na kolana, płakał i błagał o darowanie mu życia. Co więc stało się dalej? Hieronim nie został skazany na śmierć. Przetransportowano go do więzienia Brygidki przy ulicy Kazimierowskiej, gdzie spędzić miał resztę swojego życia. W ten sposób sąd chciał wyeliminować kioskarza ze społeczności. W zakładzie karnym spokornie zaczął o siebie dbać, czytać książki i modlił się. Prosił nawet o wydanie mu pozwolenia na pracę w więziennej piekarni. Co zaś stało się z Mikołajem Kołodziejem? Mężczyzna oczywiście został uniewinniony. Był przekonany, że pomagał koledze rozrzucać koninę po mieście. Nie spodziewał się, że w ręku trzymał ludzkie mięso, a przynajmniej udawał zaskoczonego. Co ciekawe, Hieronim Cybulski usłyszał po czasie, że jego kara zostanie złagodzona. Sąd uznał bowiem, że w momencie zamordowania Emilii mężczyzna był niepoczytalny, będąc w stanie upojenia alkoholowego. Prasa szybko zapomniała o mordercy. Czy wiadomo więc, co stało się z krwawym kioskarzem? W 1939 roku, po wrześniowej klęsce Polski, wszystkich więźniów uwolniono z zakładów karnych. Czy wśród nich był Hieronim Cybulski? Tego pewnie już nigdy się nie dowiemy. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Cię spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.